Każdy z nas przynajmniej raz w życiu zastanawiamy się, o czym on myśli, co dzieje się w jego głowie, o czym myśli patrząc teraz na zeszyt, albo na przykład, czy zauważył twoją nową pozorę, czy nie. Jasne, zawsze chciał się nam zerknąć w jego myśli, a nawet lepiej zostać mężczyzną, łącznie na jeden dzień. Wtedy wszystko o jego myślach i preferencjach będzie jasne. Szkoda, że maszyna do zamiany ciał nie została jeszcze wymyślona, ale jeśli chcesz już dzisiaj zerknąć i przejrzeć jego głowę, mam dla ciebie świetne wieści. Prawdziwe zwroty, których nigdy, w żadnym wypadku nie powinnaś powiedzieć swojemu partnerowi. Chodźmy. Pierwsze zdanie. Och, jesteś taki słodki. Nie powinnaś uważać swoich mężczyzn za uroczych, a tym bardziej im o tym mówić. Absolutnie każdy mężczyzna chce być silny, brutalny i niezawodny, a nie słodki, nawet jeśli taki jest. I uwierz mi, słowo słodki w jego stronę to ostatnia rzecz, którą chciałby usłyszeć po ciężkim treningu na siłowni. Drugie zdanie. Jesteś taki fajny, czemu nadal nie masz dziewczyny? Moja droga, kiedy facet słyszy to zdanie od dziewczyny, podświadomie ocenia ją jako dziewczynę, aby nawiązać z nią romantyczną relację. No cóż, przynajmniej teoretycznie. Jesteś w strefie przyjaźni, jeśli czujesz się swobodnie, żeby powiedzieć mu to, więc bądź pewna, że naprawdę zakochał się w tobie. Mężczyzna nie może być tylko przyjacielem dziewczyny bez żadnych ukrytych celów, to niemożliwe. Oczywiście, o ile nie jest gay. Trzecie zdanie. Wow, nieźle nad nim popracowałaś. Od razu wyjaśnię, że zwykle takie słowa są skierowane od dziewczyny do dziewczyny. Powiedzmy, że widzisz, że jej chłopak zmienił się lepsze w czasie, który spędzi jej lata. Oczywiście chcesz powiedzieć o tym coś słodkiego, ale nie mów tego nigdy przy nim. Po pierwsze, może go to urazić i nie zastanawia się, co było z nami tak. Po drugie, może się podpisać jak próbujesz na szkole, albo przedstawić jak obiekt wpływu jego dziewczyny. Czwarte zdanie. Kupmy ci jakieś porządne ubrania. Najgorsza rzecz to krytykowanie wyglądu twojego chłopaka, nawet jeśli kompletnie obrzydliwego twoim zdaniem. Może to skłonić go do myślenia, że słabo orientuje się we własnym stylu i w ogóle nie umie dobierać ubrań. Co więcej, za pomocą takich słów natychmiast zabijesz w nim mężczyznę. W końcu kto chce kupować ubrania z mamą? To trochę dziwne, nie uważasz? Mała wskazówka, jeśli naprawdę nie lubisz jego wyglądu. Po prostu idź i kup coś, co twoim zdaniem bardziej mu pasuje i daj mu jako prezent. Taki prosty prezent go nie skrzywdzi, a ty będziesz mogła na niego patrzeć z przyjemnością. Piąte zdanie. A nie mówiłam. Wydawałoby się, że to krótkie i nieszkodliwe wyrażenie. Pociąga jednak za sobą tyle podtekstu. Za pomocą tych słów pokazujesz, że zawsze masz rację. Mówisz mu, że jest plankonem, który nic nie rozumie, nie ufałaś mu od samego początku. Ogólnie rzecz biorąc, jeśli chcesz się z nim wykłócać i doprowadzać do szału, to najlepszymi narzędziami są słowa. Wiem lepiej, mówiłam ci, zawsze mam rację. Cóż, oczywiście nie będziesz mogła wejść do głowy mężczyzny.